ten początek tej opowieści, no widzisz Michała Żebrowskiego, chodzącą legendę, już wtedy. I tak. No kompletnie miałaś... nie wiedziała przecież na właśnie, szczęście. Ale bo ty przyjechałaś z zagranicy, tak? Ja mieszkałam parę lat za granicą, właściwie te parę lat, kiedy Michał był, kiedy grał w Ogniem i Mieczem, w Panu Tadeuszu i po prostu to był ten... A ty wtedy dopiero Krzyżaków obejrzałaś? Ja w ogóle nie obejrzałam tych filmów, niestety, do dzisiaj i miałam wtedy 12 lat. Do dzisiaj nie obejrzałaś? No do dzisiaj, do nie, dzisiaj. A nie widziałaś Ogniem i Mieczem, nie widziałaś? No pokaż. Boże, wycieczki szkolne chodziły, żeby Żebrowskiego zobaczyć. Ty nie widziałaś? Ja jeszcze czekam, aż Michał się zestarzeje, wtedy sobie obejrzę. O, dobrze, żeby zobaczyć, jak było kiedyś, jak drzewiewał. No dobra, no i widzisz tego człowieka, no dobrze, no bo już pomijając, czy aktor, czy nie aktor, ale dosyć przystojny i nic. Gdzie tam przystojny? No byłeś kiedyś, no przecież. No ale to no właśnie, lata temu się spotkaliście, to jeszcze... Ja miałem więcej wiary, ponieważ moja mama była młodsza, jest młodsza od taty 14 lat, więc ja jestem od 15, więc jakoś tak z wiarą podchodziłem do sukcesu. No ale wiesz, ale od razu tak sobie układać życie, tak jak powiedziałeś, jak twój tata powiedział, że to jest ten strzał i wiesz, że z tą osobą chcesz spędzić życie, no ale spotykasz bardzo młodą osobę, no chyba szczególnie w naszych czasach. Bez przesady, wtedy kiedy już 20... poczułem, że to chyba jest to, albo że to jest to, już miałem 21 lat, czyli no, już taka panna była. W wieku, poza tym... Ola bardzo młodo wygląda, natomiast była bardzo gdzieś tam, moim zdaniem, dojrzała z racji tego, że ma 7 rodzeństwa i odpowiedni przykład. No i ten ciekawy wątek mamy Oli, która jest starsza o 4 lata? Tak, o 4. I mówisz do niej mamo, czy jednak? Nie, mówię zdobnie, ale po imieniu. Kochanie. No dobrze, ale wróćmy teraz, no, siostry się dowiadują, ale była taka wątpliwość, że to jest za duża różnica wieku? Ola, nie, czy jesteś pewna? Między moimi rodzicami jest 9 lat różnicy, więc też sporo. Ale to nie, nikt tak strasznie nie panikował. Myślę, że Julka trochę przesadziła. Ale z drugiej strony może to była idealna sytuacja, bo może to było dużo ciekawsze właśnie na początku, niż poznać kogoś, kto zna pana z pana Tadeusza, w ogóle to pan wspaniały. Że to dla ciebie może było prowokacyjnie ciekawe, że oto siedzi dziewczyna, która właśnie bez żadnego respektu do ciebie podchodzi. No ja już byłem w tym momencie, kiedy byłem coraz mniej skupiony na sobie, na szczęście, także... Chociaż chyba też byłem jeszcze skupiony. Byłeś. Byłem, ale... Ale ulgą właśnie różnicy w wieku jest to, że mężczyzna może poddać się kobiecej intuicji, czy wrażliwości, czy takiemu spojrzeniu na życie. Już byłem, jak to się mówi, po zrobieniu tak zwanej, w cudzysłowie, kariery aktora popularnego. No, a potem się zająłem, do dzisiaj się zajmuję poważniejszymi sprawami, z którymi zresztą Ola jest bardzo związana i bardzo pomaga. Ciekawy pomysł na firmę, bo to są ubrania dla kobiet w ciąży. Dobrze mówię? Są takie zestawy w zasadzie do porodu, które mają umilić kobiecie ten czas. Ale naprawdę masz takie złe doświadczenie gdyby ze swoim podejściem do tego tematu, czyli po prostu kompletnie zignorowałaś siebie. Tak. Masz wyrzuty sumienia z tego powodu? Nie wyrzuty sumienia, tylko rzeczywiście myślę, że większość osób, które wpada na jakiś swój pomysł na biznes, kieruje się tym, czego jemu brakowało i właśnie miałam dokładnie tak, że to było coś, co ja chciałam mieć, czego nie mogłam znaleźć i stwierdziłam, że jest pewnie więcej takich kobiet, którym byłoby miło, gdyby przed porodem mogły mieć coś specjalnego dla siebie. To jest wszystko bardzo ładnie opakowane w formie takiego prezentu, więc wydaje mi się, że jest to po prostu taki... Michał, nie zadbałeś, trzeba było kupić żonie peniuar jakiś wspaniały. No, ale wtedy były takie cudowne zestawy, to bierzemy. Ja też nie wiedziałam, że jest taka luka na rynku, no, przy trójce dzieci, zobacz. No nie, no, ale ona to zrobiła sama, samodzielnie. No tak, teraz to już wiem. Zakazała tutaj wychwalać, natomiast ja nie mogę sobie tego odmówić, bo że nic nie pomagałeś przy projektowaniu. No nie, no jest bardzo samodzielna i naprawdę wymyśliła. Myślałem, że to się skończy jakąś taką przygodą, że ja po prostu do tego, jak to się mówi, troszkę dołożę i po 3 latach powiem, słuchaj, no nie wyszło, ale wiesz, najważniejsze, że próbowałaś, to się liczy. A to po prostu się tak rozwinęło i to jest no niesamowite, zwłaszcza, że to jest wszystko na zachód, no więc... I teraz pięknie ubrana kobieta także w ciąży może przyjść do Teatru Szóste Piętro, na przykład na szkło kontaktowe. Na szkło kontaktowe, tak, już 28 i 29 za parę dni. Na żywo? Przeniesiecie naszych kolegów na scenę. Ja chciałam się dowiedzieć, czy oni będą grali siebie? Słuchaj, no oni będą grali siebie, tak? To jest najtrudniejsze. No. Ale będzie interakcja z widownią? Będziesz też występował, ale jako dyrektor? Czy... Nie, ja wystąpię w małym epizodzie, ale bardzo zaskakujący. Jako prezes może. Jako prezes? Prezes z Ameryki nawet pasuje.